Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest pan Tadeusz Brzozowski, trener sekcji badmintona KS Koleja Częstochowa. Witam serdecznie. Witam. Nazwa ta sama. Tak, oczywiście. Czy macie wspólnego z kolejarzami? Nie. Nie, ale tradycja od 40 lat praktycznie rzecz biorąc zobowiązała nas do tego. Dzięki kolejarzom istniejemy jako badminton w Częstochowie. Tak pozostawiliśmy. Nie było nigdy sygnałów zmian w związku z powyższym. Istniejemy tak w kraju, za granicą, w związku z tym wszyscy kojarzą nas z kolejarzem. Rozumiem. Obecność kolejarza w Częstochowie, tak postrzegam, to znaczy, że jesteście zadowoleni z dotacji miasta, bo wiem, że był taki przełom, że no, denerwowaliście się, że nie starczy wam w ogóle na działalność i szukaliście nawet sąsiedniej gminy, która by was tam przyjęła. Ale jesteście w Częstochowie. Jesteśmy w Częstochowie, trenujemy, mamy sukcesy mniejsze, większe. Ja zawsze powiadałem, panie redaktorze, że są trzy dobra klubowe. To są trenerzy, hala i sprzęt do grania najważniejszej lotki. Dzisiaj weryfikuję to. To ja zdanie. Dodam czwarty, zawodnicy jeszcze. Właśnie, ja chciałem dodać, weryfikuję to, bo od pewnego czasu bardzo, no niestety, klub nie będzie istniał bez zawodników i tutaj po prostu rzecz biorąc te cztery dobra, które są, pozwalają na w miarę stabilną realizację zakładanych celów, czyli szkolimy zawodników, wysyłamy ich po prostu rzecz biorąc do innych szkół. Gracie do innych, w hali Polonia, tak? Gramy nadal. Czyli co dostajecie od miasta, to oddajecie potem jak gdyby za wynajem hali, czy na parę lat zostanie jeszcze? Dostajemy konkretną kwotę zarezerwowaną na opłatę wynajmu hali Polonia w Częstochowie. Tak? Ale już na lotki nie starczy, tak? Nie, zostaje nam generalnie, trochę. Jak nam brakuje, startujemy w innych konkursach po prostu, nie tylko w mieście, ale także w ministerstwie. Dobrze. W związku z tym szukamy też sponsorów. Czasami nam się trafia po prostu otrzymanie lotek, nazwijmy to, od innych grup, które pomagają nam w prowadzeniu działalności klubu i radzimy sobie, natomiast na wyjazdy, ewentualnie na jakieś tam inne rzeczy, rodzice dokładają. Radwańska też tak zaczynała. Tak jest, w związku z tym nie ma z tym problemów. Jest od kilku lat posiadamy taką, nazwijmy to ładnie, stabilność, nie posiadamy długów, w związku z tym możemy powiedzieć, że jesteśmy na tym samym poziomie co kilka lat temu. Tylko trochę starsi czasami. Ale niestety, po panu nie widzę, niestety, żeby coś się zmieniało. Niestety. Cały czas do przodu. Porozmawiajmy o tej miłości do tego badmintona. Mnie osobiście najbardziej tenisowy odpowiada właśnie badminton. To jest bardzo szybka gra. Z tego słyszałem, że uderzona lotka potrafi tam set w kilometrach jest ta prędkość. 424, 440. Jakie predyspozycje trzeba mieć, żeby grać badmintonem? Bo jak tak obserwuję zawody bardzo poważne, to jest i ten wysoki zawodnik, i niski. I w zasadzie każdy może grać chyba. Każdy. Każdy. Ja uważam, że jest to jedna z najpopularniejszych dyscyplin na świecie. Bardzo dużo uczestników uczestniczy. Ja powiem tylko tyle, że jeden z wychowanków kolejarza organizował turniej na hali Polonia w zeszłym roku w kwietniu. I gdzie przyjechało 42 państwa na te zawody. To jest po prostu nie do uwierzenia w niektórych innych dyscyplinach. Czyli najpoważniejsza chyba impreza, tak, nie wiem, czy często tak, powiem. Polish Open, tak. I tutaj Akademia Badmintona po prostu organizowała ten turniej wraz z Urzędem Miasta, Urzędem Marszałkowskim i tak wieloma innymi sponsorami. Przyjechały 42 państwa. Państwo też pokazywali zwiastun tego turnieju, ale to jest ogrom zawodników. 5 dni grania, 5 dni po prostu rywalizacji w kategorii Open, czyli seniorów i to pokazuje, jak popularną dyscypliną jest badminton na świecie. Ona stała się bardziej popularna, ta dyscyplina, jak zaczęła być olimpijska? Na pewno tak, dlatego że komitety olimpijskie, narodowe komitety olimpijskie mają cel po prostu dodatkowy, czyli zdobycie medali olimpijskich. I tutaj możemy powiedzieć jedną rzecz, że jak ja 40 lat temu zaczynałem badmintona w Częstochowie z lekkim hakiem, tak teraz po prostu no, widać, że zawodnicy zakładają też swoje kluby, przenoszą się do innych miast. Jest to bardzo popularna dyscyplina w dużych ośrodkach aglomeracyjnych. Może to jest kosztowna dyscyplina?
Rakieta, lotki? Jest kosztowna. Jest może nie tyle, rakieta nie jest aż taka kosztowna, kilkaset złotych. Natomiast najdroższą inwestycją w tym sporcie są lotki. Która no niestety tuzin lotek kosztuje w granicach 140-150 zł i dobrych lotek oczywiście. No i te lotki niestety lecą, bo nawet na średnio 8, 10, 12, 16, 20 lotek czasami w... Na jednym treningu, na, tak? na jednym meczu czasami po prostu, bo mecz trwa około 60 minut, w związku z tym te lotki po prostu cały czas są zużywane. A w Pana karierze zdarzyło się, że graliście jakiś mecz i zabrakło lotek, bo tak, takie było szaleństwo? Nieraz musiałem biec do samochodu, ewentualnie pożyczyć od kolegów, że po prostu brakło lotek. Lotka zniszczy się i ona... tor lotu tej lotki jest nieprzewidywalnie po prostu szybszy i wtedy zawodnicy po prostu ją zmieniają. Ona się nadaje potem do treningu dla dzieci i młodzieży, ale już w kategoriach poważnych, nazwijmy to, olimpijskich, ta lotka jest zmieniona bardzo często. Bo każde ulowanie jakiegoś piórka to zmiana toru trochę lotu, tak? Tak, zmiana wszystko. Dokładności. Niestety te lotki lecą z dokładnością 2-3 centymetrów. Dzisiaj wprowadzono w badmintonie tak zwany challenge, który po prostu dokładnie pokazuje zetknięcie lotki z linią, ewentualnie przed. I tutaj to po dobrze, prostu zawodnicy mają to czucie, które jest potrzebne. Wracając jeszcze do pytania, na chwilę powiem, że jest to tak wszechstronna dyscyplina sportu, że badmintonici grają we wszystko. W squasha, w tenisa ziemnego, w piłkę nożną, w koszykówkę. Ja takich przykładów mam multum. W związku z tym jesteśmy bardzo sprawni. Można powiedzieć, że wszechstronni. No, kondycję trzeba mieć, prędkość trzeba mieć. Wszystko. Nogi, stawy, bardzo duże wszystko. Obciążenie prawdopodobnie. Wszystko, ale no, ja powiem, przed świętami odwiedził nas dwukrotny olimpijczyk Adam Cwalina na treningu. Przeprowadził swój dwóch malutkich synów i zaczęliśmy rozmawiać i on mówi, że no tu jest tak dużo elementów, że w zasadzie rzecz biorąc ciężko jest, powiedzmy sobie, w ciągu miesiąca przetrenować jeden z elementów tak, aby zawodnik był, powiedzmy, no ja nie wiem, no coraz lepszy. Te predyspozycje są, no niestety trzeba powiedzieć, w większości wrodzone. Poprawia się dużo elementów, potrafimy dużo nauczyć, natomiast no, jak ktoś nie ma tej iskierki, tej żyłki, to po prostu będzie mu ciężko osiągać wyniki. Słyszałem, że te łobuziaki, te, które trochę łobuzują, to jest najlepszy materiał na takiego zawodnika, że z nich można więcej wyciągnąć i dalej zajść, to prawda? Niż te ułożone, grzeczne dzieci. Ja takie... powiem tak, mam teraz... zawodniczki, które są bardzo poukładane, ale wśród nich jest jedna, nazwijmy, taka trochę niesforna, która ma własne zdanie już pomimo młodego wieku i na turnieju międzynarodowym w Głubczycach, pomimo przegranego meczu w eliminacjach, była tam taka szansa, drugie miejsce z grupy wychodziło, tak, w repasażach po prostu, zajęła drugie miejsce w międzynarodowym turnieju. Ja celowo... Bo dziecko ma dopiero 10 lat, nie będę robił tutaj jej reklamy. Natomiast drugi przykład 14-letniej zawodniczki, która też jest taką bardzo spokojną, ale wychodząc na kort pokazuje, że jednak jest bardzo waleczna i za wszelką cenę będzie się starać wygrywać. Takich przykładów można powiedzieć, że jest bardzo dużo i ci zawodnicy osiągają wtedy ogromne wyniki na arenie krajowej czy światowej. To jest najważniejsze. Tak jest. Czasami trzeba być trochę łobuzem. Nazwijmy to, żeby wygrywać, trzeba, jak ja to powiadam, umieć dobić przeciwnika. To niestety jest prawda, ale tą lotkę trzeba wbić w kort, żeby przeciwnik poczuł, że no niestety tej akcji już nie wygra. Jak się tego nie zrobi, będzie mu się tą lotkę cały czas przewijać na drugą stronę, to wcześniej czy później albo my się pomylimy, albo on po prostu zrobi to, co my powinniśmy zrobić. Więc trzeba umieć wykorzystać swoją szansę w życiu. Chciałbym zapytać, co Azjaci mają takiego? Nic nie mają. Że lepiej grają w tego badmintona od Europejczyków. Predyspozycje, nie wiem, prędkość, czy więcej pieniędzy na ten sport mają? Ja powiem tak, strzelę, około 2 milionów Chińczyków uprawia badminton wyczynowo. No nieporównywalna ilość z całą Europą. I Chińczycy chcieliby bardzo mieć mistrza świata. Mieli go przez wiele lat, ale teraz go nie mają. Teraz mistrzem świata i najlepszym zawodnikiem na listach klasyfikacyjnych jest Japończyk. Mistrzynią świata i mistrzynią olimpijską jest Hiszpanka Karolina Marin. Co prawda już pomału kończy karierę. Powiedzmy, że no gra w turniejach Super Series z pulą nagród 1,5 miliona dolarów, milion dolarów.
Natomiast Hiszpania, która w latach 90. uczyła się po prostu dopiero grać w badmintona, czyli można znaleźć w każdym miejscu, na czwartym i na piątym miejscu na świecie w tej chwili jest dwóch Duńczyków, co można byłoby powiedzieć, że no Dania, oczywiście w Danii sportem narodowym jest badminton. Jest to kwestia popularyzacji i znalezienia po prostu ośrodków do trenowania. Ja tutaj, korzystając z okazji, powiem tak, że to czwarte dobro klubowe, czyli zawodnicy. My w tej chwili mamy taką zmianę pokoleń, bo część tych naszych zawodników wyjechała na studia do różnych innych ośrodków. Chcielibyśmy tutaj bardzo zachęcić i promować badminton we wszystkich szkołach. Poszukujemy szkół po prostu, które z chęcią po prostu przyjęłyby 2-3 razy w tygodniu trenera, który poprowadziłby darmowo zajęcia badmintona 10, 9, 7, 8 latków. Poszukujemy po prostu takiej możliwości i zapraszamy wszystkie dzieci, które chciałyby spróbować badmintona na hale Polonia codziennie od godziny 15:30 do 14:30. Ale już na hali, rozumiem, 30. bardziej wytrawnie trenują, tak? Rozumiem. Nie, zaczynamy w każdej kategorii. Zaczynamy od zera, tak? Mhm. Zaczynamy od zera, pokazujemy wszystkie podstawowe ruchy, podstawowe uderzenia i ci zawodnicy albo zostają, albo potem rezygnują, ale zapraszamy bardzo chętnie dzieci po prostu, bo no niestety coraz mniej nasze ukochane dzieciory garną się do sportu. No niestety, komputer ważniejszy. Zauważyłem, że na plaży latem ta kometka, wtedy nazywana kometka, już jest wypierana przez siatkówkę. Już mało kto gra w tą kometkę, tak? I ona, widzę, pod strzechy trafiła, już jako badminton. Na plaży nie da się tak bardzo odbijać lotką, ponieważ lotka zmienia tor lotu ze względu na podłóg. Dawniej, jak byłem młodym człowiekiem, grało się, nie przeszkadzało. Nie było też popularności. Kamień się do lotki wsadzało i było dobrze obciążenie. Można powiedzieć, że skręcało się śrubkę albo ewentualnie trochę plasteliny, ale tak było. Natomiast dużo się grało w lasach, na podwórkach, na polanach. I tego po prostu nie widać. W tej chwili nie widać, to wszyscy siedzą, dzieci siedzą przed telefonami, przede wszystkim komputerami po prostu mają też. No niestety musimy powiedzieć prosto w oczy. Wybór w tej chwili różnorodności uprawiania dyscyplin sportowych mamy wielki. Siatkówka, piłka nożna. Bo można powiedzieć, że w tej chwili mamy kombinaty, które po prostu zajmują się szkoleniem dzieci i młodzieży. Jest mnóstwo trenerów, jest mnóstwo ośrodków. Wiele. Tak, osiągnąć można wiele. Kwestia zaparcia, pracowitości, talentu, który się po prostu posiada, ale my nadal takich osób szukamy. Zapytam o Częstochowski klub. Jesteście Państwo w lidze, gracie? Czy nie gramy w lidze ze względu, nazwijmy to, takich oszczędnościowych. Czyli Kuwejtem nie jesteśmy. Nie jesteśmy Kuwejtem. Bardziej Albania. Moglibyśmy, bo mamy takich zawodników. To czemu nie bierzecie udziału? Bo jednak to jest jakimś chyba takim, nie wiem, śrubą, która nakręca to są wszystko. Niestety dodatkowe koszty, panie redaktorze. A, to jest tak, że trzeba po prostu rzecz biorąc, no jednak zaplanować około tam wezmę kilkadziesiątków tysięcy na to, żeby jednak tych zawodników zebrać. To są dodatkowe lotki, to są też dodatkowe, ale wychowujemy młodzież. I rodzice ważną kwestią są tutaj w tym wychowaniu? Ich pieniądze? Nie aż tak bardzo, ale najważniejszą kwestią, jeśli chodzi o rodzica, jest przeprowadzanie tego dziecka na zajęcia. I przeprowadzają. I przeprowadzają, za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Pomagają nam jak trzeba, wyjeżdżają na turnieje, dowożą na zgrupowania i tak dalej. Ale no najważniejsze przyprowadzić i zachęcić to dziecko przez pierwsze parę miesięcy. Już słyszę telewizor. Kłakowski, zapytaj w końcu gościa, kiedy, gdzie można przeprowadzić. To ja teraz pytam. Hala Polonia w Częstochowie, ulica Dekabrystów, 43. Codziennie od godziny 15:30 do 17:30 zapraszamy wszystkie maluchy od 6, 7 do powiedzmy 12 roku życia. Wszystkie dziewczynki i chłopców. Będziecie grać w lidze? Tak patrzycie na przyszłość? Czy raczej nastawiacie się przede wszystkim? Panie redaktorze, mogę powiedzieć jedną rzecz. Ja mam w tej chwili 6 klasowych zawodników w kategorii seniorów. Michał Walentek wylatuje za 2 tygodnie na turniej do Reykjaviku. W związku z tym można powiedzieć, że reprezentuje poziom no już taki wyższej półki. Na klubie krajowy. Nie próbują podkupić? Wy za własne pieniądze go wytronujecie, a klub go przejmie, tak? Jak to jest? My wychowujemy młodego człowieka. My nie jesteśmy klubem zarabiającym pieniądze. My nie mamy z tego biznesu, panie Marku. Ale my nie robimy czujecie to się dla dobra dziecka. No tak, ale nie czujecie się oszukiwani, że wychowacie to dziecko, nauczycie, a ktoś przyjdzie na łatwiznę i nie. Bach.
Nie, powiem panu, że my możemy się tylko tym szczycić. Dokładnie półtora roku temu odeszła od nas zawodniczka, która w tej chwili jest medalistką do lepszego klubu, ja nie powiem, że nie, gdzie jest większy budżet, większe możliwości. Nie mamy, była w ósemce Polski. Nie mamy z tym żadnego problemu. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jest to wychowanka BKS Kolejarz Częstochowa, dwukrotna medalistka z zeszłego roku. Gratulujemy, cieszymy się z tego bardzo. Natomiast no, by takich więcej. Przecież będzie reprezentowała na wszystkich zawodach miasto Częstochowe, bo po prostu rzecz biorąc jest tutaj wychowanką. Tu się urodziła, tu mieszka. No przykro nam jest, że po prostu rzecz biorąc zmieniła barwy klubowe i odeszła do konkurencji. Ale nie mamy z tym problemu żadnego i z tego się nie cieszymy. Nie przeszkadza. Pani na dwukrotny olimpijczyk też gra w Warszawie i nie mamy z tym po prostu wręcz. Ale gdyby został w Częstochowie, lokalny patriota zrobiłby tą karierę, czy jednak nie? Myślę, że aż takiej kariery by nie zrobił, bo niestety wszędzie potrzebni są sparring partnerzy. Ja wiem, że mistrz świata nie ma z kim trenować. Dokładnie. Musi trenować z wicemistrzem lub powiedzmy z 50 czy 100 zawodnikiem w kraju, ale jeżeli ma 20 takich sparring partnerów, jest mu łatwiej osiągnąć ten najwyższy szczyt. W związku z tym Adam osiągnął ten najwyższy szczyt. Myślę, że pomału po prostu będzie kończył karierę, ale dzięki temu, że wychował się w Częstochowie, tu wraca, tutaj po prostu jest, no niestety, jego pierwotna miłość z badmintonem kiedy z tego się należy cieszyć i tym się chwalić. Kiedy i gdzie mam dziecko przeprowadzić na zajęcia? Na Hale Polonia, codziennie od 15.30 do 17.30. Bardzo dziękuję. Zapraszam pan Tadeusz Brzozowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.